Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj poruszymy temat, do którego po części wracam co kilka albo kilkanaście miesięcy, bowiem kiedy o nim myślę, to niestety no odechciewa mi się grać, a tematem tym jest zmiana cyklu życia w Ultimate Team na coraz bardziej uzależniający, który oczywiście jest także wielce zależny od gameplayu oferowanego przez daną odsłonę gry. Punktem wyjściowym będzie fakt, że niestety FIFA 20 poczyniła kolejny krok w zmniejszeniu rangi zwykłych złotych rzadkich kart, bowiem niestety nawet wśród najwyżej ocenionych zawodników trudno jest znaleźć już jakiegoś grywalnego piłkarza, którego używać chcieliby wszyscy gracze. Zawodnicy tacy jak Pjanić, Laporte, Eriksen, Bonucci, David Silva, Thomas Müller itd. od dawna istnieją tylko po to, żebyśmy mieli kogo przepalić w SBC. Oczywiste jest, że czasy, kiedy srebrnymi kartami mogliśmy grać przez cały rok, już nigdy nie wrócą, ale nawet pomijając ten temat, to FIFA przez ostatnich kilka sezonów jeszcze bardziej przekształciła się w niepokojący dla nas sposób, bowiem to jest skład przedstawiony przeze mnie w odcinku Tanie, ale dobre FIFA 15, który miał służyć i służył graczom od kwietnia do końca gry. Jak widać, w drużynie użyte zostały ligi angielska, francuska oraz rosyjska i nie ma w niej ani jednej karty ocenionej chociaż na 83. A z drugiej strony, czy ktoś w ogóle wyobraża sobie, że gdy podobną hybrydą grać teraz w FIFA 20, która przecież nie stoi na etapie kwietnia, no bo jak wiemy, mamy jeszcze listopad? Odpowiedź brzmi, oczywiście nie. I nawet jeśli EA wydaje jakieś ciekawe karty z pobocznych lig, które jeszcze w takiej 16 miałyby szansę zrobić furorę, to obecnie przeciętny komentarz na ich temat brzmi, że są one bezużyteczne, z czym, co jasne, w aktualnych realiach nie można się nie zgodzić. Natomiast w tym wszystkim chodzi o to, że ten aktualny cykl życia FIFA i sam styl bycia gry wygląda bardzo niepokojąco, co zresztą dobrze było widać na przykładzie roku spędzonego z FIFA 19. Ta produkcja, tak jak obecnie 20, zalewana była miesiącami nowymi, coraz to lepszymi kartami oraz rozmaitymi wyzwaniami, które gracze w pocie czoła zdobywali przez cały rok. A kiedy ten rok minął, okazało się, że w każdym meczu odpalonym online spotykamy niesamowite składy z Cruyffem, Eusebio, Toty Van Dijkiem, Ronaldo itd. Cały rok pracy poświęconej na to, żeby się wyróżnić, doprowadził graczy do tego, że tak jak FIFA 15, dalej byli przeciętni, tylko tam w czerwcu odpalali mecz Dumbio na Dumbie, a tutaj Eusebio na Eusebio. Aczkolwiek to było oczywiste, że Ultimate Team prędzej czy później przekształci się w twór, który znamy obecnie. I też trudno się nie zgodzić z graczami marudzącymi, że w takiej FIFA 15 to były tylko sezony online, a dalej nie było nic do roboty. No a teraz to jest FUT Champions, Squad Battles, Division Rivals, Draft, są różne formy zainteresowań, rozrywki itd. Tylko należy pamiętać, że w takiej FIFA 15 gracze odpalali grę dla czystej zabawy dokładnie wtedy, kiedy chcieli i kiedy mieli na to ochotę. A obecnie FIFA 20 zawiera w sobie 4 z 5 najpopularniejszych sztuczek używanych przez twórców gier do uzależniania graczy, a konkretnie po pierwsze wyraźny rozwój postaci, chociaż w tym przypadku jest to oczywiście rozwój składu. Kiedyś cały rok bawiło się Benteke, albo gracze mieli kilka tanich składów, których używali na zmianę, żeby się nie nudzić, a teraz z miesiąca na miesiąc nasze składy, chociaż tak naprawdę praktycznie każdy ma tylko jeden, wzmacniane są o coraz lepszych zawodników, aż w końcu przyjmą finalną, potężną postać. Rozwój jest czymś, co bez wątpienia uzależnia i nakazuje nam powracać do tytułu, by wbić w domyśle ten kolejny level. Po drugie, codzienne i sezonowe zadania. Jest to obecnie sztuczka stosowana przez wielu producentów gier, mająca na celu wymuszanie na nas gry oraz regularne logowanie się do danej produkcji, a jak wiadomo, w FIFA zadań codziennych czy sezonowych nie brakuje. No bo kto z nas nie zbierze kilku swapów? Kto z nas nie zagra na siłę chociaż tych kilkunastu meczów i świadomie odpuści sobie pozyskanie jakiejś fajnej, taniej ikony? No ale tak samo trudno sobie wyobrazić, by nawet jakiś po prostu średnio grający osobnik nie był zainteresowany pełnym maratonem FUT Champions i wbiciem podstawowej rangi, no bo nie wbicie tego Golda 3 i nie odebranie nagród to jest grzech. Po trzecie, oczywiście mikropłatności. Nie dość, że w 2018 roku 28% wszystkich
wszystkich dochodów EA pochodziło z FIFA Points, to trudno w to uwierzyć, ale nawet u nas na grupie na pytanie, czy kupiłeś kiedykolwiek FIFA Points, 49% osób przyznało, że owszem, zdarzyło mi się. No a jak działają mikropłatności w grach, no to chyba wszyscy dobrze wiemy. Zaczyna się od tego, że najpierw raz kupimy takie FIFA Points, no bo co nam szkodzi, no a może uda się trafić dobrą kartę, a później dochodzimy do wniosku, że skoro już wydaliśmy pieniądze na grę, no to można by jej poświęcić nieco więcej czasu. No i w taki sposób maszyna uzależnienia się nakręca. Po czwarte, wzbudzenie poczucia nadmiernie poświęconego czasu. No bo jeżeli jesteśmy już na etapie lutego i mamy skład o wartości kilku milionów, na których zdobycie zdecydowanie poświęciliśmy sporo czasu grając na siłę, chociażby w walce o słapy, no to głupio będzie to teraz tak po prostu zostawić i przyznać przed samym sobą, że jednak zmarnowaliśmy czas. Więc lepiej pograć jeszcze trochę na siłę, żeby zakończyć cykl danej FIFA z godnością i na poziomie innych graczy. No i tutaj zabawa zaczyna się od nowa. Więc w taki sposób FIFA przekształciła się raptem w kilka lat, by stać się prawdziwą maszyną niosącą potężne uzależnienie i powoli przekształca się dalej, bowiem chociażby w tym roku przy okazji FIFA 20 i jej odgórnie nakreśla, że od połowy grudnia podstawowe wersje ikon no to już nie nadają się do gry. Od tego momentu, jeśli chcesz mieć ikony, to tylko w wersji średniej albo prime. No a z kolei od połowy lutego to nawet średnie wersje legend nie będą się trafiać w paczkach, tylko wyłącznie Prime i Optimusy, no bo gra będzie stała na takim poziomie, że jak ty w lutym wylecisz z wersją Baby, no to jesteś po prostu leszczem. Więc musisz więcej grać, żeby zarobić na Prime'a, albo kupić FIFA Points, byleby nie odstawać poziomem od ogółu. A ogół będzie taki, że przeciętny gracz będzie znowu multimilionerem. Oczywiście w grze prawdopodobnie jest wiele innych sztuczek mających na celu przytrzymanie graczy, takich jak chociażby przyznawanie lepszych pików i trafów osobom osiągającym gorsze wyniki. Dobrze gracze grają tylko przez to, że są dobrzy, ale jeżeli tobie gra przestanie się podobać z racji na to, że jesteś w niej słaby, ale jednocześnie dostaniesz w niej kartę taką jak Ronaldo, to zostaniesz z tą grą na dłużej, żeby po prostu pograć i nacieszyć się tymże zawodnikiem. Jedno jest pewne, EA odrobiło lekcję, bo obecny cykl życia FIFA i sztuczki stosowane przez twórców gry mających na celu uzależniać graczy stoją na najwyższym poziomie, a do tego większość graczy odbiera je jako atrakcję. Za czasów takiej FIFA 14 jakoś nikt nie marudził, że gra jest nudna i dostępne są w niej tylko sezony, a obecnie to jest zupełnie inne życie. I patrząc na to, jak rozwija się FIFA 20, jestem już ostatecznie pewny, że wolę cykl życia gry właśnie z takiej 14, ale doskonale rozumiem też, dlaczego tylu graczy czerpie satysfakcję z przebywania w systemie, który narzuciła nam na dobre FIFA 19. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!